12 sierpnia wspominamy błogosławionego Floriana Stępniaka, prezbitera i męczennika. Józef Stępniak urodził się 3 stycznia 1912 roku w niewielkiej wiosce Żdżary, niedaleko miasta nad Pilicą. Jego matka zmarła, gdy był jeszcze dzieckiem. Ojciec po jakimś czasie zawarł nowy związek małżeński. Jako mały chłopiec Józef pilnował trzody na pastwisku, a później w miarę podrastania pomagał w gospodarstwie. Te obowiązki potrafił pogodzić z nauką w szkole podstawowej w Żdżarach. Po ukończeniu szkoły kapucyni umożliwili chłopcu naukę w szkole średniej w Łomży w kolegium świętego Fidelisa. To tam narodziło się w Józefie powołanie zakonne. 14 sierpnia 1931 roku wstąpił do kapucynów. Nadano mu wtedy imię zakonne Florian. Rozpoczął nowicjat, w trakcie którego wyróżniać się miał gorliwością i ofiarnością. Profesję czasową złożył 15 sierpnia 1932 roku, a śluby wieczyste dokładnie 3 lata później. Następnie został wysłany do Lublina i tam w klasztorze kapucynów ukończył studia filozoficzno-teologiczne. 24 czerwca 1938 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Mszę świętą prymicyjną odprawił w rodzinnych Żdżarach. Został skierowany na studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jednocześnie prowadził działalność duszpasterską w klasztorze kapucynów w Lublinie. Gdy Niemcy zajęli Lublin, nie opuścił klasztoru, choć wielu zaczęło się ukrywać. Brakowało ludzi do grzebania zmarłych i zabitych, dlatego ojciec Florian czynił to z wielką odwagą i ofiarnością. 25 stycznia 1940 roku w ramach aresztowań lubelskiego duchowieństwa został zatrzymany wraz z całą rodziną kapucyńską z Lublina przez gestapo. Aresztowanych przetrzymywano początkowo w katowni lubelskiej zamku. Po około 5 miesiącach 18 czerwca 1940 roku ojciec Florian został wraz z grupą 160 współwięźniów przeniesiony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Floriana w grudniu 1940 roku przewieziono dalej do Dachau. Wtedy na przedramieniu wytatuowano mu obozowy numer 22738. Okrutne warunki, zimno, głód, wyniszczająca praca sprawiły, że szybko podupadł na zdrowiu. Był mężczyzną silnym i rosłym, dlatego w obozie szczególnie dotkliwie odczuwał głód i wyczerpanie organizmu. Mimo przeżywanych upokorzeń i prześladowania, nie załamał się i nie stracił wrodzonego optymizmu. W połowie 1942 roku uznano, że Florian nie nadawał się już do pracy. Niemcy izolowali takie osoby w odrębnej części obozu, zwanej blokiem inwalidów. 12 sierpnia 1942 roku znalazł się jako niezdolny do pracy, choć mimo głodowych racji odzyskiwał zdrowie, w transporcie inwalidów i został wywieziony z Dachau do austriackiego zamku Hartheim, gdzie doprowadzali do perfekcji program eutanazyjny. Tam uśmiercili go w komorze gazowej. Jego ciało zostało spalone w krematorium i rozrzucone na pobliskich polach. Florian został beatyfikowany wraz z 4 innymi kapucynami: Anicetem Koplińskim, Henrykiem Krzysztofikiem, Fidelisem Chojniackim i Symforianem Duckim przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Floriana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.